W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w drugą niedzielę po Wielkanocy, 14 kwietnia. Dzisiaj wyjątkowo nie z Krakowa, ale z Wieliczki, naszego filiału w Wieliczce. Witam i pozdrawiam Was słowami, które dosyć dobrze znamy, bo werset z tego fragmentu był hasłem minionego roku. I ten werset chciałbym Wam dzisiaj zadedykować. Chciałbym Was zaprosić do rozważenia tych słów na nowo w kontekście dzisiejszej niedzieli, w kontekście tego, co dzieje się w Waszym życiu, ale także co dzieje się wokoło nas. Ten werset to fragment słów, kilka słów Hagar: Tyś Bóg, który mnie widział. Czytamy dziś historię rodziny, dosyć nietypowej rodziny. Patrząc dziś z naszej dzisiejszej perspektywy, nie była to święta rodzina, nie była to idealna rodzina. Mówię tutaj o Abrahamie, o Hagar, ale przede wszystkim o Sarze. Znamy doskonale historię Hagar, historię konfliktu Hagar z Sarą. Znamy doskonale to, jak zachował się w tej, wiemy doskonale o tym, jak zachował się w tej historii Abraham. I dzisiaj zatrzymujemy się przy słowach Hagar, która wdzięczna Bogu podkreśla, że w tych najgorszych, najtrudniejszych chwilach, gdy została sama, Bóg ją widział, docenia ten fakt. Myślę, kochani, że często znajdujemy się w takim momencie w życiu, w którym zastanawiamy się, czy Bóg jeszcze nas widzi, czy Bóg widzi to, co się dzieje, czy Bóg widzi nasze doświadczenia, czy Bóg widzi, dostrzega nasz ból, czy Bóg dostrzega to, z czym się borykamy. Minionej nocy doszło do ataku Iranu na Izrael. Widzimy, czujemy, że na świecie coraz więcej konfliktów, o ile można tak w ogóle powiedzieć, wymyka się spod kontroli. Docierają do nas wojenne wieści z coraz większej liczby miejsc, z coraz szerszego rejonu świata. I być może dzisiaj zadajemy to pytanie, czy Bóg nas widzi, czy Bóg widzi naszą sytuację, czy Bóg widzi ten świat. Historia Hagar, ale i niezliczone inne historie biblijne pokazują, że Bóg nas widzi. Bóg jest tym, który jest obok. Bóg jest tym, który nieustannie napomina nas do zastanowienia się nad swoim życiem i tym osobistym. I nakłania świat do tego, by zastanowił się nad swoim postępowaniem. Dzisiaj życzę Wam, kochani, z całego serca tego, abyśmy dostrzegli Boga, który nas widzi. Byśmy z tym Bogiem konsultowali swoje osobiste sprawy, abyśmy przed Boga zanosili wszystko to, co przeżywamy, wszystko to, co nas zniewala, dręczy, abyśmy w tym Bogu, który nas widzi, poczuli się wolni. Niech Bóg Was prowadzi, niech Wam daje dużo opieki, nadziei, pokoju, dużo radości, nawet wtedy, gdy trudno jest znaleźć wokoło albo w swoim własnym życiu tę radość i nadzieję. Kochani, niech Bóg Was błogosławi. Amen.